Ten odcinek będzie skierowany do tak zwanej szerszej widowni, i mam nadzieję, że moi widzowie mi to wybaczą, ale sami zobaczycie, jak to, co powiem tutaj, jest po prostu istotne nie tylko dla mojego kanału, ale dla wszystkiego, co może chcielibyśmy zdziałać. Więc, drogi widzu, który jeszcze nie znałeś przed tym filmem mojego kanału, wiem, że być może wyglądam dziwnie, być może Cię niepokoję, być może moje włosy. Nie wzbudzają Twojego zaufania. Być może moja koszulka jest brudna, nie wiem. Mam nadzieję, że wyjątkowo nie. A green screen prześwietla i wygląda nieprofesjonalnie. Ale posłuchaj mnie przez chwilę, bo chciałbym powiedzieć Tobie kilka słów o Twojej pozornie najlepszej przyjaciółce, jaką jest Ochlo. Ochlo nosi. Przynajmniej oficjalnie piękne imię demokracja. I wiem, że od urodzenia mówią ci, że ta demokracja to dobra dziewczyna i jest Twoją wspaniałą przyjaciółką. Że dzięki niej możesz swobodnie rozwijać swoją osobowość, że dzięki niej możesz wpływać na to, co dzieje się w Twoim państwie, że dzięki niej masz szereg unikatowych możliwości. Ale tutaj będziemy ją zdrobniane nazywali ochlo. Więc ja stawiam takie pytanie. Co, jeżeli Ochlo wcale nie jest twoją dobrą przyjaciółką? I wiem, że ta myśl może wydać ci się perwersyjna, no przecież całe życie powtarzano tobie, że bez Ochlo nie ma niczego, że nie ma nikogo innego niż Ochlo, że Ochlo nigdy cię nie zdradzi, że Ochlo zawsze tobie pomoże, że bez Ochlo twoje życie byłoby szare i nie miałoby sensu. Ale skoro Ochlo mówiła ci wielokrotnie, że nie powinnaś, nie powinieneś przyjmować autorytetów, że powinieneś kreować samego siebie, że powinieneś krytycznie myśleć, że powinieneś wciąż rewidować swoje stanowiska, że powinieneś mieć swobodę myśli, swobodę wyboru, to może zastanów się nad samą Ochlo. Czy na pewno Ochlo jest wobec ciebie w porządku? czy aby na pewno nie jest toksyczną przyjaciółką na pewno spotkałeś spotkałaś kiedyś w swoim życiu osobę albo prawie na pewno co do której wydawało ci się że jest twoim najbliższym przyjacielem że jest twoją najbliższą przyjaciółką i pozornie życie z nią było fajne pojawiały się cały szereg różnych problemów ale ignorowałeś je bo wymyślałeś że łatwiej Znosić jest Tobie te problemy właśnie w towarzystwie tej przyjaciółki. I być może właśnie taka jest ochlo. Być może tak naprawdę ochlo jest toksyczna. Być może te problemy, które napotykasz na co dzień, nie są tak naprawdę zbiorem nieszczęść, zbiorem niedoskonałości, zbiorem złych ludzi, którzy chcą zaszkodzić ochlo. Być może to ochlo tworzy te problemy. Droga Julio z Twittera, ty, która w opisie masz odpowiedni zaimek, jakim należy się do ciebie zwracać oraz cały szereg chorób psychicznych, bądź też, w lepszym wypadku, jedynie zaburzeń osobowości. Co jeżeli źródło tych wszystkich twoich towarzyszek nie leży tam, gdzie mogłabyś tego szukać? Co jeżeli tak naprawdę za wszystko to... Odpowiedzialność ponosi twoja pozornie najlepsza przyjaciółka Ochlo. Mówi się, że Winston Churchill mówił, iż lepszej przyjaciółki niż Ochlo nie znajdziesz. Demokracja to najgorszy ustrój, ale lepszego nie wymyślono. Ale skoro podważasz wszystkie autorytety, skoro tak bardzo chcesz kreować samego siebie, to dlaczego nie zadasz sobie pytania, czy aby na pewno ten stary dziad Churchill cię nie okłamał? Dlaczego możesz wyśmiewać wszystko i wszystkich, ale ten jeden cytat musisz nabożnie powtarzać? Dlaczego wszyscy tłoczą ci go do twojego umysłu? Dlaczego dziennikarze, media, politycy powtarzają ci Wszystko może być złe, ale Ochlo jest na pewno w porządku Oczywiście możesz zapytać No ale co jeżeli nie Ochlo? Ochlo jest moją najlepszą przyjaciółką No o tym pomyślimy później Może na razie zastanówmy się nad twoimi relacjami z Ochlo Na tym co Ochlo naprawdę tobie daje Na tym czy na pewno Ochlo ma taką ładną twarz jak to mówią a czy nie jest to jedynie tapeta? Ochlo oferuje ci swobodną autokreację, odrzucenie twardych idei, możliwość szerokiego wachlarza wyboru. A co jeżeli ten wielki dar Ochlo jest twoim nieszczęściem? Co jeżeli nie masz ciepłej kołderki jakiejś idei, nie masz czym się przykryć, jest ci zimno, drżysz? I mówią ci, wybieraj, 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 wybieraj. Co jeżeli ten nadmiar wyboru, podczas gdy ty nie masz jeszcze swojego miłego kącika jest Twoim nieszczęściem? Co jeżeli dlatego nie jesteś szczęśliwy, szczęśliwa, bo za radą ochlo sypiasz ze wszystkimi i wszystkim i w nikim nie odnajdujesz oparcia? Jeżeli chcesz się nad tym zastanowić, zapraszam Cię do oglądania mojej serii dzienna dawka hejtu, gdzie trochę być może bardziej skomplikowanym językiem. Staram się pokazać inną twarz Ochlo. Staram się pokazać, że pod tą toną tapety tak naprawdę kryje się wredna, toksyczna starucha. Swoją drogą, czy nie dziwi was, że Ochlo deklaruje się jako przyjaciółka każdego z was? Każdej z was? Czy nie mówi się przypadkiem, że coś, co jest do wszystkiego, jest tak naprawdę do niczego? A dla moich drogich subskrybentów, ten film jest, był konieczny. Możemy oczywiście tutaj razem pomstować na ochlo. Ja mogę starannie pokazywać i wykazywać moim widzom, że ochlo ma wiele złych twarzy, wiele kłamliwej tapety. I nie zamierzam tutaj porzucać mojego języka dyskursu. Nie zamierzam mówić tutaj tak, jak mi ochlo każe. Ale skoro żyjemy w epoce, w którym wszystkim każe się we wszystko wątpić, to może pora zacząć głośno, i w sposób dosyć prosty, nawet powtarzać ludziom, powtarzać e, młodszemu pokoleniu, że być może również należy podważyć ochlo. Być może należy zastanowić się, czy ochlo nie jest toksyczną przyjaciółką każdego z nas i do przyjaźni, z którą jesteśmy po prostu zmuszani. To by było na tyle. Zasubskrybujcie ten kanał. Polecam wam zadawanie mi pytań w komentarzach. Bo jeżeli ten odcinek miałby sporo takich pytań, na przykład ktoś by powiedział: No pokaż mi, co z tą Ochlo jest nie tak, twoje filmy mi nie wystarczą, to ja będę starał się odpowiedzieć być może w innym filmie na te pytania, jeżeli rzeczywiście zgromadzi się tutaj jakaś szersza widownia, wyjątkowo. Dlaczego Ochlo jest zła, dlaczego jej tapeta jest paskudna, dlaczego Ochlo was okłamuje, dlaczego ci, którzy mówią wam, że Ochlo jest taka super, Również was okłamują? Lub inaczej, też dali się zmanipulować ochlo? I dlaczego to w ochlo moglibyście szukać źródeł waszych problemów? A w roli ochlo, przypominam to raz jeszcze, wystąpiła ta puszczalska panna, zwana kłamliwie demokracją. I to by było na tyle. Pięknego czasu. Cześć!